Pierwsza pieczęć została otwarta, poczekaj na sygnał Archanioła Gabriel, czas na pełne ujawnienie. Dzisiejsza data w kalendarzu Archanioła to nieskończoność 0N6AN9AA nieskończoność nieskończoność B899 999 nieskończoność nieskończoność B1TT nieskończoność. Więcej informacji jest dostępnych na stronie archangelic.dot. I proszę nie zapomnij polubić, skomentować, udostępnić i zasubskrybować. Gaja zdecydowanie przeniosła się do zestawu wody i ducha. Przypomina mi to dużo okrzyków bitewnych superbohaterów, zanim pokonają złych. Wyraźnie koordynuje wiele z obecnie stosowanych instynktownych taktyk. W związku z tym otrzymujemy wiele inspiracji do ruchów, dużych i małych. Pierwsza pieczęć została otwarta, a to oznacza, że byliśmy w stanie przyjąć naprawdę pozytywny harmonogram, który był zablokowany do tej pory i musisz wiedzieć, że zrobimy to jeszcze 6 razy. To nie byłby lepszy czas dla ludzi, by byli społecznie odlegli, ponieważ spowoduje to wiele energetycznych wrażeń, do których masy nie będą przyzwyczajeni. Powoduje to wiele zamieszania i podwójną rzeczywistość, która została w pełni zrealizowana przez masy. Większość z nas przeszła przez tę rzeczywistość zwaną mroczną nocą duszy, która zasadniczo zrobiła to samo dla nas w bardzo bezpośredni sposób. To także przynosi najcięższe ulepszenia, jakie ludzkość kiedykolwiek widziała, ponieważ ulepszenia z daleka w pełni się pojawiają. Jest to również związane ze wschodem Słońca Michała i bramą 99999 otwierającą się na pełen potencjał. Wschód Słońca po następnym będzie czymś wyjątkowym, bądźcie gotowi. Pamiętaj, że ciemność na niskim poziomie reaguje na inny wszechświat niż my i najlepiej je zignorować. Podrzędna oś czasu oddzieliła się od naszej obecnej osi czasu i powoduje ten rozłam. Najłatwiejszym sposobem radzenia sobie z takimi nieprawidłowościami na osi czasu jest świadomość i nieangażowanie się w ich zachowanie. Nie oznacza to, że nie powinniście obejmować czystych serc w cieniu ich lęków. Myślę, że można bezpiecznie powiedzieć, że nic, co tu dzisiaj piszę, nie może wpłynąć na trwające operacje, które już trwają. To dobry znak, że możemy być bardziej otwarci dzięki naszej inteligencji, ponieważ nie szkodzi to już planowi. Oznacza to również, że jest to dobry czas na pełne ujawnienie informacji dla całej populacji. Było to marzenie wielu, którzy przybyli wcześniej i wzbudzi wiele pokoleń przed nami. Mimo wszystko walczymy, aż zadzwoni dzwonek, a w tym konkretnym przypadku jest to róg Archanioła Gabriel. Kiedy Gabriel mówi, że wybrzeże jest czyste, to jest. Do tego czasu byliśmy już na tej drodze, grają w oposad, dopóki nie opuścimy czujności, tym razem tak się nie dzieje. Większość nauk humanistycznych 7,8 miliarda ludzi na razie nie wierzy w swoją zdolność do metafizycznej pracy. Jeśli tak nie jest, a w przypadku większości lekkich pracowników tak nie jest, skorzystaj z własnych narzędzi i umiejętności do zadań. W przypadku pozostałych poniższe narzędzia pomogą ci wypełnić lukę przekonań, ponieważ twoja wiara w rzeczoną istotę również wejdzie w grę. Następujące narzędzia będą dostępne tylko do następnego dnia Archanioła, oficjalny post na następne dni, jeśli złapiesz to w późniejszym terminie. Możesz użyć bieżących codziennych narzędzi do poprzednich zadań. Wyobraź sobie, że używasz wspomnianych narzędzi z czystym sercem i czystymi intencjami. Pamiętaj tylko, że wyobraźnia i emocje dadzą ci najlepsze rezultaty. Ostrzeżenie dla wszystkich, którzy starają się przynieść niegodne, te rzeczy mają swoją wolę. Zanotuj w pamięci, co chcesz wyposażyć. Przeszliśmy wielkie zmiany, dlatego narzędzia oparte na broni można włożyć do ziemi, aby wywołać pobieranie. Pasywna równa się nie ma potrzeby używania ani uzbrajania, zadziała ona sama po zaakceptowaniu jej obecności. Wszystko, co musisz zrobić, to wyrazić zgodę, a będzie działać w twoim imieniu. Aktywny równa się wymagana intencja. Agresywny równa się zaatakuje, zanim cokolwiek będzie miało szansę wyrządzić ci krzywdę. Aktywny, pasywny i agresywny w dowolnym miejscu we wszechświecie. Zespół Violet Flame pozostał stabilny w ustawieniu 9. Oznacza to, że boskość jest w pełni odpowiedzialna.
Zespół fioletowego płomienia przedstawia się następująco: Archanioł Germain, Archanioł Ansiel, Archanioł Orion, Archanioł Abraxos, Archanioł Nuriel, Archanioł Cerwiel, Archanioł Abazderon, Archanioł Ragel, Archanioł Sablo, Archanioł Af, Archanioł Grel, Archanioł Galizur, Archanioł Tatrasiel, Archanioł Batkol, Archanioł Warfmiel, Archanioł Adonachiel, Archanioł Harachiel i Archanioł Ashma. Aktywny. Legendarny miecz Archanioła Michała może poradzić sobie ze wszystkim, ponieważ jest on całkowicie wszechmocny, nie można osiągnąć poziomu świadomości, którego nie można by przebić. To także niesamowita broń przeciwko elektronice i technologii, ponieważ może zastąpić dowolny zespół obwodów. Pasywny, aktywny i agresywny. Pole promieniowe Archanioła Issaca przypomina pole sił Magnetos i reaguje na każdą formę życia albo z kochającą energią, albo z transmutacyjnym podmuchem ogromnej mocy. Pasywny i agresywny. Miecze Archanioła Leo są biernym i agresywnym mieczem atakującym, który ma własną wolę. Nie próbuj wcale ustępować, tylko przeszkadzasz, wyposażasz się i idziesz. Pasywny i agresywny krótki zasięg. Kula Archanioła Baruchielsa doskonale wspomaga gojenie się starych ran. Ta kula jest idealna do wspierania Twoich marzeń i ambicji, ale w razie potrzeby może również powalać istoty do innej galaktyki. Pasywny i agresywny krótki zasięg. Wirujące ostrza Archanioła Baltiula mogą pokonywać wszelkie cierpienia, które możesz spotkać, a także trzymać wszystkich wrogów na dystans. Wirujące ostrza są niezwykle aktywne, a wyposażone w różdżkę Asteraf mogą radykalnie zmienić nasze codzienne życie dzięki manipulacjom na osi czasu. Pasywny i agresywny. Miecz przeznaczenia Archanioła Marmarota jest jak dotąd skutecznym narzędziem do transmutacji osi czasu. To narzędzie, podobnie jak Leo, jest ustawione i zapomnij o tym. Po prostu daj pozwolenie. Proszę pamiętaj, że kolejne trzy narzędzia mają być używane łącznie. Są one wysyłane do nas, aby pomóc nam utrzymać nasze fizyczne ciała. Proszę, używajcie tego narzędzia codziennie, zaczynamy usuwać blokady energetyczne otaczające obfitość. Jeśli potrzebujesz pomocy przy użyciu poniższych narzędzi, wyobraź sobie sztabki złota za pomocą różdżki Archanioła Ariel i podpal ją za pomocą miecza Archanioła Nasaragiela i Archanioła Izrafila. Mówię, wyobraź sobie złoto, ponieważ Gaja kontroluje złoto i pieniądze, dobrze znasz tę historię. Federacja Galaktyczna handluje również złotem, a manifestacja w tej metodzie jest zgodna z ich metodami walutowymi i dowolnym systemem walutowym opartym na boskości. Aktywny. Różdżka wygody Archanioła Ariela pomaga przywołać każdą możliwą potrzebę. Jest to wspaniałe i pocieszające narzędzie po wyposażeniu. Aktywne, agresywne i pasywne dalekiego i krótkiego zasięgu. Płonący miecz Archanioła Izrafila może chronić Cię przed wszystkimi rzeczami skierowanymi do Ciebie w makro lub mikroskali. Może także przyspieszyć czas, w którym coś, co chcesz zamanifestować, dojdzie do skutku. Aktywne, agresywne i pasywne dalekiego i krótkiego zasięgu. Płonący miecz Archanioła Nasaragiela może rzucić na kolana wszelką negatywną energię. Może także usunąć wszelkie przeszkody, które stoją na przeszkodzie temu, co chcesz się zamanifestować. Bierny. Butonek Archanioła Lofiela uwydatnia piękno ciebie i wszystkiego, co oglądasz. Podobnie jak wszystkie pasywne narzędzia, należy uzyskać pozwolenie na pracę w Twoim imieniu, ale nic więcej nie jest wymagane. Bierny. Promienne dźwięki Archanioła Jedutuna przyciągają do Twojego życia najwspanialszych ludzi, a także wzbogacają Twoje otoczenie pięknymi kosmicznymi dźwiękami. Bierny. Atmosferyczna bransoletka Archanioła Jefiska wnosi element zabawy do Twoich nocy. Należy zauważyć, że Jefiska jest archaniołem, który jest odpowiedzialny za zebrania, w przypadku gdybyś miał taką ochotę, byłaby zalecanym planistą imprezy. Zadania. Następujące zadania są ważne każdego dnia, ponieważ jesteśmy poza przestrzenią i czasem i nadal pozostaje wspólny wysiłek, bez względu na to, kiedy je administrujesz. Chociaż dla zapewnienia dokładności upewnij się, że używasz dzisiejszej broni. Zwłaszcza, jeśli widzisz te 30 lub więcej godzin po tym, jak zostało pierwotnie opublikowane, skorzystaj z intuicji. Jedno, na niebie znajduje się 20 tysięcy satelitów, z których większość jest wrogie.
Te energetyczne urządzenia zatrujące muszą zostać obniżone, a to może powodować zakłócenia w pracy naszej elektroniki. Jest to absolutnie konieczne. Jest to w najlepszym interesie naszego zdrowia, ponieważ satelity te powodują, że bardzo szybko chorujemy. W przeszłości odnieśliśmy wielki sukces, usuwając satelity i nadal będziemy odnosić podobne sukcesy na dzisiejszym zadaniu. Używaj wszystkiego, co masz, narzędzia metafizyczne i ataki uderzeniowe działają najlepiej. 2. Idy to słynne ciemne święto rytualnej ofiary, które zostało podkreślone ofiarną śmiercią Juliusa Caesara. Mimo że jeden po drugim spadają domina, będziemy bardzo pilnie zapobiegać negatywnym skutkom tego mrocznego święta. Podobnie jak wczoraj, musimy wywierać presję na te święta, ponieważ widzimy harmonogramy z bardzo desperackimi aktami. Niespodziewanie zamieniło się to również w ciemne wydarzenie, które jest bezpośrednią reakcją na naszą presję. Dlatego musimy zmienić nasze metafizyczne podejście do fioletowego płomienia, stosując bezpośrednie ataki metafizyczne, w taki sam sposób, jak w przypadku wszystkich stron popijających. 3. Są rzeczy, które są umieszczane w naszych sercach, że tak powiem, od momentu naszego stworzenia i pozostaną bardzo dominujące w naszym umyśle w każdej inkarnacji, której doświadczamy. Jest to to samo, co główne kataklizmiczne wydarzenia ludzkości, gdzie wydarzenia te będą naznaczone naszą istotą na wieczność. Niektóre symboliczne przypomnienia pomagają nam podświadomie pamiętać o takich wydarzeniach. W przypadku ciemności najbardziej odpowiednim symbolem, który muszą przypomnieć, jest tęcza. Ten symbol ma nam przypominać, że po prostu gramy rolę i że kiedy nadejdzie czas, wszyscy wracamy do boskości i nadszedł czas, aby to zrobiły ciemności. Niektóre z nich nie otrzymały notatki, więc rozjaśnij niebo dzienne i nocne tęczami. Dzisiejsza medytacja jest numerem 13 z 18 w naszej serii opartej na legionach Archanioła. Chociaż jest to raczej aktywacja, ale bez względu na intencje i cele, nazwij to medytacją z przewodnikiem. Proszę kliknąć link do medytacji, który jest podany na końcu tego filmu.